Rozciąganie to ważny element każdego treningu. Tym razem trener Kobierzyckiego Ośrodku Sportu i Rekreacji pokaże, jak wykonać je prawidłowo. Każdym elementem treningu lub po treningu jest element rozciągania, tak zwanego stretchingu. Dzisiaj Państwu przedstawię podstawowe ćwiczenia z zakresu stretchingu na każdą partię mięśniową, po to, żeby rozluźnić te mięśnie, zaprzeczyć temu schematowi, że jest jakiś zakwas, zminimalizować ten zakwas, tak zwany zakwas, czyli ten mikrouraz. Przejdźmy do podstawowych ćwiczeń. Zaczynamy od pozycji siedzącej. W pozycji siedzącej strzał płaski, nogi razem, stopy złączone, wypychamy pięty do przodu, obie pięty do przodu, chwytamy się za paluszki i w tym lekkim dyskomforcie wytrzymujemy około 10-15 sekund lekkim skłonem do przodu, klatka piersiowa wyprostowana dotyka kolan, o ile oczywiście możemy. Przytrzymujemy 10 sekund. To jest takie bardzo podstawowe ćwiczenie na rozciągnięcie nóg. Następne ćwiczenie, jakie Państwu zaprezentuję, to jest tak zwana półkobra lub tak zwany półsiad płaski. Jedna noga ogięta, dotyka stopa uda, skłon do przodu. Też dotykamy palców rękoma, wypychając piętę. Utrzymujemy 15 sekund. Gdy minie 15 sekund, możemy skłon powtórzyć do środka. Nawet utrzymujemy tutaj piętę wypchaną do przodu. Oczywiście po zmianie nogi to samo ćwiczenie. Utrzymujemy lekki dyskomfort. Nie mocny ból, tylko dyskomfort. 20, 15, 10 sekund utrzymujemy w tej pozycji. Następnym ćwiczeniem, które Państwu prezentuję, to jest rozciąganie pośladków, bioder, uginamy kolano, nogi podciągamy jak najbliżej siebie, blokujemy kolano, przecisk, skręt w drugą stronę, prosta sylwetka, przede wszystkim prosto kręgosłup. Utrzymujemy 10-15 sekund, oczywiście zmiana, mocno pociągamy, dociągamy kolano do siebie i przecisk, skręt, prosto kręgosłup. Następne ćwiczenie, kładziemy się płasko, jedna stopa oparta, druga trzyma się na wysokości kolana, rękę wkładamy do środka, drugą do zewnątrz, do góry, uchwyt za kolano i dociskamy nóg, dociskamy nóg do siebie. I oczywiście zmiana. Samo dociskam. Jest to rozciąganie na pośladki. Następne ćwiczenie, które Państwu demonstruję, to jest pośrodkowe rozciąganie, czyli noga ugięta dochodzi do kosza drugą, wyprostowana, naciskamy mocno biodra, możemy się położyć do przodu. Sposób taki. Jest też wersja inna tego ćwiczenia. Jest to wersja troszeczkę mocniejsza. Stopa jest położona płasko, ukierunkowana do twarzy, czy na wysokości twarzy. Mocno kołamy na zewnątrz, opieramy się i dociskamy mocno w dół. Oczywiście zmiana. No i wersja druga. Dociskamy mocno. Super. Ja tutaj demonstruję ćwiczenia tylko po to, żebyście Państwo widzieli. Oczywiście ćwiczenia trwają troszeczkę dłużej. Rozciągamy. Następnym ćwiczeniem jest ćwiczenie na rozciąganie uda.
podciągamy jedną nogę do siebie, skręcamy się mocno, drugą dociskamy piętą do pośladka, odciągając kolana do tyłu, wyprostujemy kręgosłup, dociskamy tutaj palce mocno do strony pośladka, rozciągając przedłudo mocno w ten sposób. 10, 20, 15 sekund. Zmiana. Raz, dwa, kolana na zewnątrz ze skrętem i mocno się. Dobrze. Jedno z następnych ćwiczeń, bardzo dobrych. Taki, kładziemy się płasko na brzuchu, dłonie na wysokości małżonic uszu trzymamy z boku i w tej pozycji powoli idziemy do góry do wyprostowanych łokci, a biodro dociskamy mocno do podłoża. 10-15 sekund, powoli w dół i do końca to samo do góry. Dociskamy biodro w chwili, gdy wyprostujemy łokcie, utrzymując w pozycji 10-15 sekund. Tu warto teraz po tym ćwiczeniu zrobić te dwoma uśtawkę, czyli usiąść na piętach, jak najbardziej do przodu. I wypychamy to dłoń do przodu, 10 sekund. Przechodzimy do klęku. Jedna noga wyprostowana w kolanie do przodu. Pięta oparta o podłoże. Palce naciągamy na siebie. Rączki z tyłu. I staramy się klatką piersiową schylić do przodu, utrzymując naciągnięcie pod kolanem. I zaraz potem uginamy mocno kolano. Bioderko w dół, prosta sylwetka, odciągając tylną nogę jak najbardziej do tyłu. Oczywiście zmiana. Samo palce na siebie, skłon do przodu. Zginamy. Mocno bioderko w dół. Jeszcze takie jedno ważne ćwiczenie, jakby rozciąganie kręgosłupa. Leżymy na plecach, ręce szeroko, symetrycznie, ubinamy jedno kolano, przeciągamy na drugą stronę, dociskamy kolano do podłoża w ugiętej nodze i przeciskamy w drugą stronę. Bardzo dobrze ćwiczenie na rozciąganie kręgosłupa. Zmiana, dociągamy, dociskamy. Ok. Wstajemy. Zaczynamy teraz w pozycji stojącej. Zaczniemy od rąk. Pierwsze to jest przedramię, wysuwamy rękę do przodu, naciskamy na palce i mocno wypychając tą część dłoni do przodu, naciągamy przedramię. 10-15 sekund. Ok, zmiana oczywiście. Samo. Super. Oczywiście rozciągamy nadgarstkę, wygląda to w ten sposób. Wchodzimy palce, dociskamy kciuki do przedramienia mocno. I oczywiście druga ręka. Dociągamy barki, krzyżujemy. Przeciwskręt, ważne jest to, przeciwskręt zrobić i docisnąć mocno do siebie całe powierzchnię ręki. Oczywiście zmiana. Dziesięć-piętnaście sekund. Ręka idzie za.
dociska głowa do chłopcza, dociskamy mocno w dół i głową naciskamy, napieramy na łokieć, rozciągamy triceps i bark. Druga strona, kładziemy na palce, dociskamy i głową naciskamy. Teraz rozciągamy troszeczkę blok. Przypominam w tym ćwiczeniu, żeby zachować pozycję pionową. Nie przechodzimy do przodu, nie do tyłu. Raczej równo. 10 sekund. Nasz drugą stronę. Super. I równolegle do tyłu się rozciągamy. Czyli jedną, drugą, jedną. Jak dalej. Biodra tylko lekko się skręcają, stopy zostają w tej samej położeniu, nie skręcają się. Oczywiście ręka tego nie oddawała nam, to była jeszcze może nawet wyżej niż głowa. I ważne ćwiczenie takie rozluźniające, czyli skłon do przodu, zwisamy luźno, nie naciskamy mocno, dyskomfort leciutki i rotacyjnie w lewo. Prawo, lewo, prawo. Jedno z ćwiczeń bardzo pomocnych na rozciąganie ruchu. Krzyżujemy nogi i skłon robimy do wyprostowanej tylnej nogi. 10-15 sekund. Wytrzymujemy. Adekwatnie druga strona. Do wyprostowanej nogi. Rozciągniemy teraz troszeczkę kark, chowamy się za głowę, wypełniamy z tyłu i wyciągamy tą powierzchnię, rozciągamy. Dobrze. A druga strona. Dobrze. W przodu robimy tak zwany kocie grzbiet. I troszeczkę do tyłu. Rozluźniamy się. Następne ćwiczenie rozciągające. Lekki rozkrok. Skłon do jednej ze strony. Utrzymujemy ze skręty. Pozycję. Dobry prosto. Drugą stronę. Super. A teraz postaramy się ugiąć jedną nogę. Skręcić stopę. 90 stopni i usiąść powoli, przytrzymać, drugą stronę, w lekkim rozkroku, następne ćwiczenie w lekkim rozkroku, rączki ze sobą włączone i staramy się wziąć w dół, bok, biodrami, nisko na pierwszy, łokcie opierają się kolana, góry powiększamy, szerszy rozkrok i znowu w dół, tym razem troszeczkę z oporem, stopą gosą, utrzymujemy 10-15 sekund. No na samym końcu rozciągamy jeszcze zrobimy tak zwaną żabkę, czuszkę żabkę, jak się to nazywa, wyprostowana noga i w drugą stronę. Skłon do przodu. Dobrze. Przedstawiłem Państwu typowe ćwiczenia rozciągające, tak zwane stretchingowe. Wykonujemy zawsze je po treningu, żeby wyeliminować zmęczenie mięśni, ból mięśniowy. Dzięki tym ćwiczeniom będziecie mogli się lepiej czuć, rozluźnieni. Dziękuję i zapraszam ponownie na nasze spotkanie.